dosłownie, bo dzisiaj jest dzień głośnego czytania. I dlatego chciałabym Wam zaproponować w takiej warmińskiej scenerii fragment legendy o Łynie. Łyna była córką króla jezior, panną piękną i dobrą. Jak na księżniczkę przystało, mieszkała z ojcem w pałacu gdzieś w głębi jeziora. Łowił tam rybak, bratanek pewnego makrusza. Nie był on specjalnie urodziwy, mądrością też nie grzeszył, ale potrafił pięknie śpiewać i śpiewem umilał sobie długie, samotne godziny spędzane na łące. Ale na ponad wszystko kochała muzykę. Codziennie słuchała pięknego śpiewu młodego mężczyzny Jasia. Po jakimś czasie Łyna poślubiła rybaka, ale pod jednym warunkiem, że już nigdy nie wróci do potwornego królestwa ojca. Pewnego dnia rybaka przygniotło drzewo i do całkowitego uzdrowienia potrzebny był wywar z pewnej trawy rosnącej na dziedzińcu podwodnego pałacu ojca Łyny. Pomimo zakazu kwiatu życiodajnego, pomimo zakazu Łyna udała się nocą w mroczne głębiny. Zerwała kawałek kwiatu życiodajnego i wypowiedziała potrzebne zaklęcie. Lecz zamiast natychmiast uciekać, zaczęła płakać, ponieważ na powierzchni zobaczyła swojego ukochanego, który był jak nowo narodzony. Łza spadająca z oka Łyny narobiła takiego hałasu, że usłyszeli to wszyscy mieszkańcy pałacu. Wściekły ojciec ruszył w pogoń za córką i gdy Łyna już stawiała stopę na brzegu, władca ją dogonił. Za złamanie zakazu król zamienił swoją córkę w rzekę. Jednak miłość Łyny i rybaka tak go wzruszyła, że postanowił ich nie rozdzielać. Jaśka król zmienił w drzewo, które już na zawsze stoi pod brzegami Łyny. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.